No i kolejne nagranie. Szanowny panie prezydencie. Допомогою до Зеленського Володимира Олександровича, як президента України та Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. І просимо звернути особливу увагу на командування військової частини АС. Profesor, jest jakiś taki kult Zełenskiego na Ukrainie wymyślony. Oni się zwracają ciągle do jakichś tam swoich dowódców, prosząc Zełenskiego interwencji. Jakby nie rozumieli, że to przez Zełenski wydał konkretne rozkazy dowódcom i takich, a nie innych tam dziwnych ludzi, jak na przykład gangster Broda z Polski, ustawił, żeby właśnie oni tak tymi Ukraińcami dysponowali. Proszę Państwa, Ukraińcy jeszcze cały czas tkwią w jakiejś innej zupełnie rzeczywistości. Oni nie rozumieją, kto zarządza im krajem. Niby rozumieją, bo zwracają się do niego o pomoc, ale nie rozumieją, że to właśnie on kazał tak dysponować mięsem armatnim. Jeżeli rozhuśtamy zbyt mocno atmosferę u nas w kraju poprzez tolerowanie różnego rodzaju cudaków, dziwaków, którzy biorą hajs za promowanie, militaryzowanie, sianie agresji, to proszę Państwa, będziemy później z frontu czytać takie ogłoszenia, rozumiecie? To później w najlepszym wypadku. Bo jeżeli machina NATO, która tylko czeka na pretekst, Putin stara się tego pretekstu nie dawać, żeby wjechać do Rosji, czeka na pretekst, to skończy się to wojną nuklearną i nie będzie takich nagrań w ogóle. Ostrzegam.